Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, który, jak Państwo wiecie, realizuje w tej chwili swoje obowiązki po drugiej stronie Atlantyku, upoważnił mnie do przedstawienia stanowiska wobec przedmiotowego wniosku. Odrzucamy w całej rozciągłości treść i uzasadnienie owego wniosku. Jest to typowy wniosek polityczny o bardzo wątłym uzasadnieniu merytorycznym, pełny przekłamań faktograficznych, niestety także insynuacji i zwykłych nieprawd i demagogii, a także, tak typowych dla polskiej opozycji, skłonności do infantylnego psychologizowania. A także notabene przemilczania zasadniczych osiągnięć pana profesora ministra Przemysława Czarnka jako ministra edukacji oraz nauki. Jest także dowodem na kontynuację podstawowego elementu programowego polskiej totalnej opozycji. Pani poseł i kilka innych osób mówiła o opozycji demokratycznej. Przypominam, że demokratycznie wybrany w Polsce jest rząd, natomiast opozycja sama nazwała siebie opozycją totalną i tu nie można odmówić jej konsekwencji w realizacji tych zapowiedzi. Ten element, który mam na myśli, to jest takie podstawowe polityczne DNA państwa od 8 lat, chociaż korzenie tego podejścia są znacznie wcześniejsze i można je opisać jako takie skrajne, złe, żeby nie określać za każdym razem tego mianem nienawistnych, emocje wobec konkurentów politycznych. I warto przypomnieć, że te złe emocje, które zastępują debatę, dzisiaj też widzieliśmy takie przykłady, które zastępują argumenty, które zastępują rozmowę dla demokracji bardzo ważną, te złe emocje przede wszystkim niszczą właśnie polską wspólnotę i polską demokrację. To jest ten swoisty paroksyzm złych emocji, który został zapoczątkowany w Polsce co najmniej po przegranych wyborach prezydenckich w 2005 roku i niestety niszczy Polskę do dnia dzisiejszego. Ten wniosek jest tego przykładem. Dziś tę nienawiść skierowaliście Państwo przeciwko jednemu z najbardziej konsekwentnych, wyrazistych i pracowitych ministrów polskiego rządu, przeciwko profesorowi Przemysłowi Czarnkowi. My możemy się różnić w poglądach, możemy być wyraziści w wyrażaniu tych poglądów. Czasami one są wyrażane z dużymi emocjami, ale Państwo celowo przekraczacie te granice, żeby dezawuować kogoś, żeby wykluczać z debaty publicznej. To dobrym przykładem jest na przykład nagonka na ten podręcznik profesora Rożkowskiego. Wrócę jeszcze do tego. Niestety nienawiść, proszę Państwa, to nie jest dobry pomysł na politykę i na nienawiści, na tych złych emocjach, typowym postkomunistycznym zakłamywaniu rzeczywistości i insynuacjach nie wygracie Państwo nadchodzących wyborów. I nie odwołacie także Państwo dzisiaj pana ministra Czarnka ze stanowiska. Przede wszystkim dlatego, że minister ten bardzo sprawnie i rzetelnie realizuje program polskiego rządu, z którym dwukrotnie szliśmy do wyborów parlamentarnych i dwukrotnie uzyskaliśmy od polskiego społeczeństwa mandat do przeprowadzenia zmian i reform potrzebnych Polsce. To, co robi Czarnek, to jest zgodne z naszym programem i uzyskało mandat polskiego społeczeństwa. I ten mandat, i ten program w skrócie można określić jako program Polski suwerennej, bezpiecznej, solidarnej, dbającej o wspólnotę i jej tożsamość, wreszcie dynamicznie się rozwijającej i odważnie podejmującej wyzwania współczesności. Do tego wszystkiego jest potrzebny nowoczesny system edukacji. Oczywiście, że tak. A więc jest to program zapewniający warunki rozwojowe dla przyszłych pokoleń.
Bo taka właśnie suwerenna, bezpieczna, solidarna, świadoma swej tożsamości i nowoczesna powinna być polska szkoła, będąca jednocześnie spójnym elementem sprawnego polskiego państwa. Tak my to opisujemy w naszym programie i tak to realizujemy. I taka w coraz większym stopniu jest polska szkoła prowadzona przez ministra Czarnka. Tak, profesor Przemysław Czarnek broni suwerenności i tożsamości polskiej szkoły. Tak, to państwo likwidowaliście historię w polskiej szkole. My przywróciliśmy tę historię i wprowadziliśmy także długo oczekiwany program Poznaj Polskę. Was to mało obchodziło. No tutaj jeden z panów posłów mówił, że obchodzi was teraz los, cytuję, polskich Niemców. Notabene, panie pośle, oczekuję jasnego głosu tych Niemców w takich sprawach jak polskie szkolnictwo w Niemczech czy prawa polskiej mniejszości w Niemczech. Nie mówiąc już o tym, że bardzo chętnie usłyszelibyśmy, a myślę, że także Polacy by usłyszeli, wszyscy nasi rodacy by usłyszeli stanowisko także polskich Niemców i polskich partii opozycyjnych w sprawie należnych Polsce odszkodowań za zniszczenia i zbrodnie niemieckie w czasie II wojny światowej. Za waszych rządów, jak powiedziałem, lekcje historii były ograniczone. Były także ograniczenia w budowaniu instytucji, które powinny dbać o polską tożsamość. Ten program Poznaj Polska, Poznaj Polskę, o który wspomniałem, jak państwo wiecie, polega na tym, że szkoły mają wsparcie na organizowanie wycieczek edukacyjnych do instytucji tożsamościowych. Wyście ich nie budowali. Na film o rotmistrze Pileckim nie znalazła się ani jedna publiczna złotówka za waszych czasów. Na Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce nie znalazła się żadna publiczna złotówka za waszych czasów. Więc nasza debata jest o rzeczach faktycznie ważnych. Ten system edukacji, który my budujemy, ma wychowywać do wartości. Ma wychowywać do wartości, które są podstawą funkcjonowania, niech pani się nie denerwuje, pani poseł, które są podstawą wychowania młodego społeczeństwa, a także, jak pan widzi, te wartości są podstawowe dla funkcjonowania wspólnoty politycznej i kulturowej. Widzimy to wyraźnie w kontekście wojny na Ukrainie. Społeczeństwo, które posiada pewien zasób wartości i aksjologii, jest w stanie dokonywać cudów, jest w stanie dokonywać rzeczy niebywałych i każda wspólnota, każde społeczeństwo te wartości posiadać powinno. Powinna. I te wartości są kształtowane w systemie edukacji. Tak, przez wiele lat państwa rządów nauczyciele nie otrzymywali żadnych podwyżek. Była o tym mowa. Tak? Za ministra Czarnka podwyżki są najwyższe w perspektywie ostatnich lat. Bezpieczeństwo, które jest także elementem naszego programu. Nie było o tym mowy, ale warto wspomnieć, w ostatnim czasie 2 miliardy zainwestowane w pomoc psychologiczną. O 100% zwiększona liczba psychologów i osób, które się zajmują problemami polskich dzieci w szkole. To jest rewolucyjna zmiana w systemie edukacji, która nie była możliwa za waszych czasów, ponieważ nie potrafiliście zadbać o polskie państwo, nie potrafiliście zadbać o polski budżet. Nowoczesność. Tak, zgadzamy się tutaj, że szkoła powinna być nowoczesna. Tyle tylko, że za waszych czasów w tej szkole zmian w kierunku nowoczesności było niewiele. Za naszych czasów mamy Laboratoria Przyszłości, wielki program, gdzie też kolejne miliony zaoszczędzone na mafiach VAT-owskich mogą być przeznaczone na innowacyjność w polskich szkołach i innowacyjność dla polskich uczniów. Nie mówiąc już o wielkich projektach dostępu do szerokopasmowego internetu realizowanych w polskim szkolnictwie.
Ale jest jeszcze jedna wyróżniająca cecha profesora Przemysława Czarnka jako ministra polskiego rządu, która państwa chyba szczególnie boli, bo często próbujecie insynuować, próbujecie deprecjonować jego działania właśnie poprzez różne inwektywy, bardzo nierzetelne podawanie cytatów. Tu jeden cytat został ośmieszony, bo naprawdę no, trzeba mieć minimum wiedzy, żeby odnosić się do tego. Ale często te cytaty wyrywane z kontekstu, jak państwo wiecie, służą tylko i wyłącznie takiej demagogicznej pałki, którą stosuje się w polityce no, w celach obniżenia standardów demokracji, panie pośle. Nitras, pan wie, co to znaczy. Jest nim także, mówiąc o tych cechach wyróżniających pana profesora Czarnka, jest nim zdecydowanie odwaga w realizacji zadań. To was, państwo, denerwuje, że Czarnek jest ministrem skutecznym, który reformuje pewien obszar polskiego państwa, który został mu powierzony. Tak by te państwo, o które walczymy, stawało się coraz bardziej suwerenne, też was to boli, pana Nitrasa chyba najbardziej, solidarne, a więc dbające o wszystkich obywateli, bezpieczne. Bez tej odwagi i determinacji nie byłoby polskiej reformy społecznej. Bez tej odwagi, która cechuje ministra Czarnka, drodzy rodacy, nie byłoby tej wielkiej polskiej reformy społecznej. Przypominam, 500+ jest symbolem, ale mamy przecież też wyprawkę szkolną, 300+ i wiele innych reform, które się udało wprowadzić. Udało się wprowadzić, bo ktoś był odważny i konsekwentny. Nie byłoby reformy polskiego bezpieczeństwa i w tej chwili pan Nitras by trząsł portkami przed Putinem, ale PiS go broni i obroni tak jak wielu innych polskich obywateli. Bo tą reformę polskiego bezpieczeństwa przeprowadziliśmy. Nie byłoby wreszcie reformy polskich finansów publicznych, bo ona umożliwia także te pozytywne reformy w obszarze szkolnictwa. Wreszcie nie byłoby właśnie tych reform, które dotyczą polskiej tożsamości i są podstawą systemu wartości każdej wspólnoty. Państwa insynuacje, państwa złe emocje, drodzy rodacy, mówię o emocjach opozycji i tych inwektywach, które w tej chwili tu słyszymy, te techniki manipulacyjne i medialne kampanie defamacyjne. Bardzo dobrym przykładem takiej kampanii defamacyjnej jest kampania nienawiści wobec podręcznika profesora Wojciecha Roszkowskiego. Boli, widać wyraźnie, że to boli. Która została doprowadzona do takiego absurdu, warto to Polakom przedstawić, że znaleźli się tacy zwolennicy tej polskiej opozycji totalnej, którzy w XXI wieku we współczesnej Polsce nawoływali do palenia książek. Do tego doprowadziło to szaleństwo, które państwo prowadzicie. To nawoływanie przez posła Nitrasa właśnie prowadzi do takich skutków, że ludzie nawołują do palenia książek w wolnym, demokratycznym kraju, jakim jest Polska. To jest plon waszego szaleństwa. Podobnie jak to odwracanie znaczeń. Dzisiaj cała ta debata to było zakłamywanie języka debaty publicznej, odwracanie znaczeń. Także widoczne w tym państwa uzasadnieniu przedmiotowego wniosku i w wystąpieniach, które żeśmy tutaj słyszeli. Wszystko to jest raczej, łącznie z tymi krzykami, panie pośle Kierwiński, i tymi uwagami jest oznaką słabości polskiej opozycji politycznej. Jest oznaką słabości polskiej opozycji politycznej i wskazuje na słuszność działań profesora Przemysława Czarnka jako ministra edukacji i nauki. Trzeba kontynuować reformowanie systemu edukacji w kierunku
wychowywania młodych ludzi do wartości. Bez tego nie przetrwamy jako wspólnota. Panie pośle Nitras, na podstawie artykułu 175 ustęp 3 regulaminu Sejmu, szanowny panie przywołuję marszałku, pana do porządku. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, z tych wszystkich przedstawionych wyżej powodów odrzucamy przedmiotowy wniosek i wzywamy do głosowania przeciwko temu wnioskowi. Dziękuję bardzo.